kurde, ile roboty z tym nagrywaniem. Jako nabiegać się trzeba. Wziąłeś mi staka. Dobra, może teraz, żeby było odwrotnie, to ja powiem ho, a ty nas powiesz. Hej! Teraz 10 numer, o ile się nie mylę. Czyli 2 piątki do gazu. Czyli numer o kierowcach, żebyście sobie pomyśleli. 3 piątki do gazu, oczywiście. Numer się nazywa Gazu. Tematycznie jest oczywiście o świrach na drodze, o ludzi, którzy nie używają migaczy, bo nie mają czasu. Ja znamy takich ludzi. Ja nasz kolega. Ty nie zmieniasz kierunkowskazem tam pasą? Ja nie mam czasu. Nie mam czasu. Człowiek spóźniony jestem już. Lecę po studiach. Także numer ogólnie jest o tych, o tego typu zachowaniach właśnie. Co jeszcze? Jest follow-up do Stare Miasto. Stare Miasto, no. Które było w ogóle użyte też w Boombangers, taki smaczek tam w mashupie wideo. Można sobie sprawdzić, wszystko w ogóle połączone i to zwiększa strategię. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym numerze? Ciekawa historia, sample do tego numeru wygrzebałem przypadkowo z Porto, o którym już mówiłem w poprzednim chyba odcinku. Wracałem samolotem, miałem przesiadkę we Francji, w Paryżu, ale gdzieś tam na jakimś zadubiu. Szukałem miejsca, gdzie można się kawki napić, jakieś takie normalne, a nie gdzieś z automatu. I okazało się, że to jest lotnisko leży koło takiej wioseczki, miasteczka, które miało właśnie garage sale. Czyli tak wszyscy wyciągali z garażu, co mieli do sprzedaży i sprzedawali. Wow. Tam wygrzebałem naprawdę, jak w Porto wygrzebałem tyle, to tam wygrzebałem 2 razy więcej we Francji. I między innymi właśnie sample do tego numeru. Francuskie sample. A w ogóle jeszcze zmieniając temat, nie wiem czy widzicie w tle, za nami lecą nasze zdjęcia. Tak, małe szykuty, które zrobił nam kolega Gniewko. Gniewko Bugowski, fotografy, polecamy serdecznie. Gniewko robi dobrą robotę. Na b-boyowych imprezach możecie go na pewno spotkać nie raz, nie dwa. Profesjonalna robota. I trochę tych fotoracji. Bardzo dużo. Bardzo dużo dobrych rzeczy. Poważany człowiek w środowisku. Propsik Gniewko zawsze. Zawsze. Współpracujemy tylko z najlepszymi. Dzięki. Widzimy się jutro. Hej!